Dobry wieczór Państwu. Czwartek, więc kwarantanna w Hi-Fi. Proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że jestem dzisiaj ogromnie szczęśliwy, bo od dawna polowałem na tego artystę, który zaraz wystąpi. Przed Państwem za chwilę wystąpi Krzysztof Herdzin. Witam Cię, Krzysztofie, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Rzeczywiście od dawna polowałem na to, kiedy będziesz miał wreszcie troszkę czasu. Krzysztof Herdzin, wybitny pianista, kompozytor, pedagog, aranżer. Ja powiedziałem wcześniej w zapowiedzi, że kiedy na pewien czas zrobiłeś sobie taką higieniczną przerwę od życia artystycznego, to mnóstwo artystów, którzy zajmowali się kompozycją, czuło się osieroconych i mówili mi, no czekam, aż wróci Krzysztof Herdzin do swojej działalności. Powiedz mi, bo to, że jesteś znakomitym pianistą, który ukończył Bydgoską Szkołę Muzyczną, Akademię Muzyczną w klasie pani profesor Katarzyny Popowej z Jedrenia, więc klasyczny pianista. Powiedz mi, sztuka opracowywania, czyli mówiąc w języku bardziej rozrywkowym, aranżacji, to jest zupełnie inna sztuka, której chyba nie uczy się na akademiach muzycznych. Uczy się jej na wydziałach jazzu i muzyki rozrywkowej. Na wydziale jazzu, jest. Czyli od stosunkowo niedawno. Tak, ale póki one nie powstały, no to skąd ci aranżerzy się brali? To jest umiejętność dla mnie równoznaczna z kompozycją. No więc właśnie o to chciałem ciebie zapytać, bo opracowywać w cudzysłów to niby każdy potrafi przełożyć jakiś język jednego instrumentu na język wielu instrumentów, ale zrobić to z dobrym gustem, z wyczuciem proporcji, stylu, to nie jest takie proste. To prawda, dlatego w historii tych aranżerów uniwersalnych z jednej strony, a i kreatywnych z drugiej strony wcale nie jest tak dużo. To zazwyczaj jest domena muzyków, którzy poświęcili bardzo dużo swojego życia na poznawanie bardzo wielu stylów muzycznych, bardzo wielu gatunków, różnych charakterystycznych elementów budowy dzieła, faktury, harmonii, żeby potem w umiejętny sposób poruszać się po bardzo różnych światach, bo aranżer... Nie tylko dobry aranżer aranżuje w stylu jazzowym, ale również w stylu klasycznym, a w muzyce szeroko pojętej rozrywkowej również funkcjonuje mnóstwo różnych stylów i blues, i country, i R&B, prawda, i muzyka popowa, i tak naprawdę każdy z tych gatunków rządzi się swoimi prawami. Także jest to ciężka i długa praca, mozolna praca, żeby wszystko to poznać, osłuchać się dobrze i potem w umiejętny sposób zrealizować własne pomysły w oparciu o tą konwencję obowiązującą, która pozwoli nam, tak jak powiedziałeś, stworzyć dzieło z poczuciem dobrego smaku. Otóż to. Myślę, że do tego potrzebna nie tylko gruntowna znajomość muzyki, ale i duża wyobraźnia, bo przecież jak stajesz przed papierem nutowym, nie wiem, czy na komputerze, czy na papierze nutowym tradycyjnym pracujesz, to jednak musisz wyobrażać sobie, jak to zabrzmi. Tak, i to jest najbardziej fascynujący moment, kiedy twórca, kompozytor, aranżer, jak zwał, tak zwał, siada przed pustką kartką papieru. Bądź przed aplikacją komputerową, która, powtórzę, nigdy nie robi niczego za muzykę. To jest tylko pomoc, pomocne narzędzie. No i kiedy powolutku kartka papieru zapełnia się nutami, no jest to taka wycieczka w nieznane. Podróż tak naprawdę odkrywająca zupełnie nowe światy. Jest to bardzo fascynujące, ja uwielbiam. Dobra, czyli przechodzimy do naszego recitalu. Krzysztof Herdzin, mistrz Krzysztof Herdzin usiądzie przy klawiaturze. Ja chciałbym jeszcze raz podziękować panu Markowi Lamertowi za to, że udostępnił nam już trzeci rok. Udostępnia nam fortepian. Najpierw to była Yamaha, potem to było Shigeru Kawai, a teraz Kawai. Ale mam nadzieję, że to Shigeru Kawai, Marku, wróci do nas, tak jak obiecałeś. Dziękuję bardzo. I co? Zaczynamy wobec tego recital. Krzysztof Herdzin. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, podczas tego krótkiego recitalu dzisiaj zaprezentuję Państwu moje propozycje, moje wersje muzyki Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego, dwóch wybitnych polskich
kompozytorów, którzy są mi niezwykle bliscy, głównie ze względu na ich liryzm, na ich romantyczną naturę. Rozpocznę od Chopina, a potem skupię się na Paderewskim, ponieważ w 2019 roku przygotowałem recital złożony właśnie z kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego. Zostałem zaproszony przez międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Paderewskiego, który odbywa się w Bydgoszczy. Bardzo prestiżowa już dzisiaj impreza, odbywająca się co kilka lat. I tam po przesłuchaniach finałowych Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy zaprezentowałem właśnie moje wersje, moje transkrypcje opracowania muzyki Paderewskiego. Było to niezwykłe, ponieważ na widowni siedzieli głównie pianiści. Wybitni pianiści, którzy brali udział w przesłuchaniach. Mnóstwo melomanów osłuchanych, wyrafinowanych. Całe szacowne jury w tym momencie udało się na obrady. I całe szczęście, że ten koncert został nagrany i dwa lata później PWM, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, w swojej oficynie wydawniczej Anaklasis wydało ten recital w postaci płyty, więc cieszę się, że zostało to dla potomnych. No i właśnie dzisiaj w kolejnej części recitalu te utwory. Rozpocznę od Chopina, jak wspomniałem, walc minutowy. Walc minutowy, który wszystkim kojarzy się z bardzo szybkim tempem. Większość pianistów stara się grać go rzeczywiście około minuty. A prawda jest historyczna troszeczkę inna, ponieważ co zostało już zweryfikowane, pierwszy wydawca tegoż walca we francuskim wydawnictwie dodał w nutach słówko minute. Słówko to w języku francuskim oznacza drobiazg, miniaturę. I taka była intencja kompozytora, żeby grać ten utwór w sposób niezwykle salonowy, sentymentalny. A przekładając to słówko na język polski, bardzo często tak się dzieje z kalkami językowymi, pianiści zrozumieli, że gra się go bardzo szybko, w okolicach minuty. Więc ja dzisiaj powrócę do pierwotnego pomysłu. I zagram go niespiesznie i zagram go tak, jak odczuwam go wewnątrz swojej emocjonalności, wrażliwości. A więc przed Państwem impresjonistyczny walc minutowy Fryderyka Chopina.
To był Fryderyk Chopin, przenicowany przez wrażliwość Krzysztofa Herdzina. Kolejny utwór będzie to Legenda Asadur Ignacego Jana Paderewskiego. Thank you.
była to legenda, legenda Azdur. Jak to w legendach bywa, dużo różnych nastrojów, dużo różnych wątków. Kolejna kompozycja Ignacego Jana to znany wszystkim, niezwykle chyba najbardziej popularny spośród jego kompozycji, menuet G-dur. Thank you.
Menuet G-dur. Kolejną kompozycją Ignacego Jana Paderewskiego będzie Nocturne B-dur. Nie ukrywam, że to z całego tego programu moja ulubiona pozycja. Nocturne, jak to bywa, to pieśń nocy, bo tak można tłumaczyć nazwę tej formy. No i można w tym utworze opowiedzieć, jak czujemy, jak widzimy, jak pamiętamy to, co się dzieje nocą. Każdy z nas, myślę, miałby tutaj bardzo wiele różnych rzeczy do opowiedzenia poprzez dźwięki. Nocturne B-dur. Thank you.
Absolutnie magiczne dźwięki płynące spod palców Krzysztofa Herzina. Krzysztofie, dziękuję ci bardzo. Zatopiłem się w tej pięknej muzyce. Bardzo i rzeczywiście dziękuję. Zgadzam się z tobą, że ten nokturn to niebywale piękny utwór. Ja też sobie wyobrażałem, co sobie wyobrażałem. Wyobrażałem sobie wodę. Wyobrażałem sobie wodę, odbicie księżyca w takiej wspaniałe tafli jest jeziora. To, każdy z nas inaczej odbiera muzykę. Przez który, tafli jeziora, przez które prześwituje zatopiona katedra Debussy'ego. Cudownie. To jest to było moje wyobrażenie teraz, jak tu siedziałem i słuchałem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję, że zechcieli państwo być z nami przez tę godzinę. No, mam nadzieję, że znajdziesz jeszcze raz trochę czasu, żeby przyjść do nas, bo to był zupełnie magiczny wieczór. Tych wieczorów było tutaj bardzo dużo, były znakomite, ale dzisiaj jestem wyjątkowo pod wrażeniem, za co ci ogromnie dziękuję. Bardzo proszę, cała przyjemność po mojej stronie. Proszę państwa, naszym gościem był mistrz fortepianu. Ja ci powiem tylko jedno. Nie będę ci, żeby w niezręcznej sytuacji się nie stawiać, nie będę ci mówił wszystkich SMS-ów, które odbierałem wcześniej w czasie recitalu. Jedno tylko słowo podsumowało wszystko. Jeden ze słuchaczy napisał: geniusz. Dziękuję ci bardzo. Naszym gościem był Krzysztof Herzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.